Siemaneczko, witam, jestem Bartul, zaczynamy 31 materiał. Mamy kilka zadań pobocznych. Zaczniemy tutaj od zadania Obowiązek Cienia. Jeśli chodzi tutaj o tytuły, to tutaj w tym momencie nie mam żadnych punktów. Mam tutaj jeszcze umiejętności, ale na razie też nie będziemy ich przydzielać. Chciałbym sobie to aktywować, plus 20 do zdrowia, ale nie możemy tego zrobić, bo nie jest ukończone zadanie. Przyznam szczerze, że nie wiem, o jakie zadanie chodzi, ale na razie sobie to może zostawimy. Szukam tutaj pasywnych umiejętności, ale tutaj na przykład ta umiejętność mi nie pasuje, bo nie walczę gołymi rękoma. Ale jakby jakaś inna umiejętność tutaj była pasywna, w miarę przyzwoita, która by nam pomogła, no to chętnie bym z tego skorzystał. Tu mam w postawie niskiej. W postawie niskiej też nie walczę. Także też na razie zostawimy. Ewentualnie można by tutaj aktywować obrażenia. Zwiększyć sobie łukiem albo bronią małokalibrową. Na razie też ten temat zostawiamy. Dobra. Tutaj mamy zadanka. W ogóle tu mamy 42 tysiące amrity. 148 na 600. Aha, tu mamy chyba przedmiotów tyle. W ekwipunku. 10 250, nie wiem co to jest, i 667 tysięcy złota. Okej. Okay. Hide, potrzebna mi twa pomoc. Hanzo został wysłany z misją zatrzymania armii Tekady ścigającej jednego z naszych sojuszników. Miał wrócić w umówionym czasie, jednak ten już dawno minął. Wątpię, by komuś udało się łatwo pokonać osobę o umiejętnościach Hanzo, ale obawiam się, że coś mogło mu się przytrafić. Przecież ostatnio pojawia się coraz więcej yokai. Czy możesz nam pomóc go odnaleźć? Dobra. Robimy to zadanie poboczne, bo sam wątek fabularny, gdybym robił, to powiem wam, że byłby problem. Bo gra jest dosyć ciężka, więc musimy trochę jakby grindować w ten sposób. Więc tych odcinków będzie z tej gry dosyć dużo, no ale gra się przyjemnie. Fajne jest to, że niektóre misje poboczne są w ogóle całkiem na innych obszarach niż misje z kampanii. Aha, czekajcie, tu sobie może przywołamy jakiegoś pomocnika. 72, 76. O matko, setny poziom, ale aż 4 kubki go się wymaga tutaj. Tutaj wezmę coś, co nas nie spłuka. Dobra. W zasadzie to musimy to otworzyć. Aha, bo mamy jeszcze włócznię, którą sobie tutaj założyłem. A i czekajcie, ona nie jest założona. Tutaj włócznia z 58 poziomu. Ona się tutaj będzie levelować, że tak powiem. Znajomość tej broni będzie rosła, jak będę walczył tą drugą. Nie wiem, jakie obrażenie będziemy zadawać, ale niech to na razie będzie. Tutaj nie ma co prawda nasycenia ze psuciem, no ale póki co tak na razie nic lepszego nie mam. Tutaj zbieram sobie jakieś zestawy, ale z tym też jest średnio. Strasznie dużo przedmiotów w ogóle wypada w tej grze. Aha, miałem tutaj sobie sprawdzić te akcesoria. Skuteczność Exilów plus 10% prawie, zdobywana Amrita, Ki plus 31. Może to wyłączymy. Nie wiem ile życia będziemy otrzymywać. Obrażenia od wody, Ki plus 32, plus 33 obrażenia otrzymane od pocisków. Ładowanie anime bez ran. Częstotliwość wypadania rdzeni, odporność na trucizny, zdobywane złoto. Życie, obrażenia od wody. No całkiem fajne to jest, bo tutaj mamy, o tyle dobrze, mamy zwróć uwagę ten Omamori, zwiększa nam wszystkie odporności. Na ogień, na wodę i tak dalej. Także tego nie będę zakładał, ewentualnie z tego można by było zrezygnować. Ale kurczę, dobra, niech zostanie tak jak jest na razie. Ok, wiem gdzie jestem, kojarzę tą mapę.
Coś to do nas próbuje. Czyli ja bym sobie... Aha, nie wiem czy... A nie, mogę. Zamienię tutaj na razie tutaj tą broń na ten łuk z 60 poziomu, bo nie mamy tutaj nawet też znajomości wbitej. A, tam jest coś na dole do zebrania. Paciorki modlitewne. O kurde, jaki atak. Aha, bo ja sobie wymieniłem ten atak, no. Zamiast tego przeskoku na kiju. Fajne, fajne. Sobie tutaj wezmę leczonko. Wiecie co? Chyba spadniemy na dół, nie? Czy nie? Kto mnie tu dziabnął? Na razie mam tutaj, jeśli chodzi o bonus od Koda, zdobywanie Amrity, czyli doświadczenia, bo mam tam plus 20%. Nie, przepraszam, źle mówię. Kurde, zagadałem się. Myślałem, że to znasz. Shit. Aj, kurde, tam się skupił na grze, to gadam jakieś pierdoły. Shit. Wszystkie te się nam podnawiały, nie? Holender, jasno. Tak średni. Przydam się, mam chyba zdobywanie eliksirów. Ustawiona, a nie zdobywanie Amerity. To ja sobie tutaj chyba jednak zejdę. Aj, kuźwa, jego mać. Całą Amrytę straciłem niestety, bo nie dotarłem do ciała. Nie wiem, ile tam było, kurde, ale... Szkoda, nie? Nowy cios. Spadł na dół? No, my to spadnijmy na dół. Posiłki. Okej,
Zamiast, kurde, zdobywać Amerytę, to ją tracę. Czekajcie, nie zaatakuje. No, ale teraz my. A, widzicie, tutaj chyba nawet nie przejdę. Musimy górą. Kurde, zechwal go, no tak. Jest, na szczęście. No ta miejscówka jest dosyć ciężka. Trudna. Kurde, wiecie, chwila nieuwagi i bym skinął znowu. O matko. Przecież tu mamy towarzysza. No i nie trafił. Kolegę, który sobie siedzi, nie. Znaczy, ja bym chciał tutaj może tą okolicę oczyścić, więc wróćmy się i zróbmy to tak, jak należy. Tylko może właśnie pójdziemy tędy, będzie może ciut łatwiej. Jest taka średnia, niestety. Opuszcza nas już. Aj, kurde, on nam napomagał. O kurde. Jak goś w takim stanie nas tak... Ale nas masakrują dzisiaj. Muszę przywołać jakiegoś upiora, żeby zdobyć trochę kubków. No się. Nie ma co.
Kurde, znowu to samo. Załatwił mi towarzysza, a to ciu, wsiok jeden. Jestem pierdzielony ten. To w głowę mu tak nie trafię. No, jednak się udało. A, gówno. Shit. No to jest, powiem wam, masakra. Dalej nie jest okolica oczyszczona. Coś tu jeszcze się chowa nam. Kurde no. A to tutaj na dole pewnie. No, fantastycznie. Jeszcze nie koniec. Ale otwórzmy sobie ten skrót. Wiem, że nie musimy tutaj walczyć. Ale jak już tu jestem, tak jak mówię, to byśmy sobie to wszystko wyczyścili, nie? Kurde, no. Eliksir, kamień. Tych kamieni mam tyle, że pewnie je posprzedajemy. No i tutaj dalej coś jest nieogarnięte. Kurde. Wiem, gdzie jeszcze możemy iść na górę. Co? No i co teraz? Ja cię pierdzielę. Może tu? Chyba, że to jest jako jedna okolica. A, pewnie tak. O kurde.
dopiero teraz. Tu była gdzieś skrzynia, ale kurde, nie wiem, czy mi się chce wracać i szukać. Nie pamiętam, gdzie ona by się znajdowała. Dobra, nie traćmy czasu. Mamy 4 apteczki. Zamknięte. お主か再び会おうとは家康様の影として討たれるかと思うておったが今はこれしか礼ができん。だがこの借りは必ず返そう。Pudło. Kurde, takie gówno, nie chcę takiego czegoś. No kurde, myślałem, że jeszcze jakaś walka będzie nas czekać. Dobra. Możemy wracać w zasadzie. No ale straciłem Amritę tutaj, nie? Niewiele jej miałem. Ale kurczę. Przyjmij wyraz mojej wdzięczności. Przysięgam, że spłacę ten dług. Udało mi się ich odciągnąć, ale gdy otoczyły mnie yokai, wydawało mi się, że już po mnie. Na szczęście nie doszło do tego. W każdym razie udało mi się zatrzymać armię wroga na tyle długo, by nasi sprzymierzeńcy zdążyli uciec. Ale wygląda na to, że inni władcy poza Azajem zaczynają wykorzystywać moc yokai. W takim wypadku czeka nas wiele ciężkich bitew. Musimy być przygotowani. Dobra, jakieś tam nagrody otrzymujemy. Zmiennokształtni. O, kotodrap towarzyszy ci o 10% dłużej. Zwiększa obrażenie zadawane zdolności ducha opiekuńczego. Tworzy falę uderzeniową, która zostaje uwolniona po aktywacji przemiany yokai za pomocą żywiołu określonego przez ducha opiekuńczego. Dobra. Większa ilość zdobywanej amrity o 3%, gdy jesteś w Królestwie Ciemności. Ogranicza zużycie wskaźnika przemiany yokai o 5%, kiedy używasz zdolności ducha opiekuńczego w postaci yokai. Zwiększa ilość odnawianego zdrowia o 10%, gdy jesteś w Królestwie Ciemności. A weźmy to. Weźmy to. Tutaj na razie chyba nic nie odebrał. Tych umiejętności. Dobra, robimy kolejne zadanie. ...486. No już te obrażenia są większe, ale jeszcze może zaczekamy. 62 poziom, o kurde. ...568. 574. Też nieźle. Ciche fundamenty. Kolejny zestaw. Kurczę, powiem wam, że ciężko tu jest skompletować coś. Życie ki. Otrzymane obrażenie minus 4%, nieskończony eliksir, obrażenia w zwarciu plus 5. Całkiem fajny zestaw. Nawet. Ale tutaj chciałbym tego samuraja. Czas trwania szału, otrzymywane obrażenia minus 3%, życie plus 100, obrażenia w zwarciu plus 5%, wyssanie życia i promienia do ataku kondycja. Oj, ja samuraj z mrocznych ziem. Ale jaka waga, 11,2. To mielibyśmy tutaj, czekajcie, pancerz, tutaj mam hełm, rękawice, legenda wojownika z Mikawy. Jest, są rękawice, porty, jest, portki mam i buty. Butów nie mam, kurczę.
Nie wiem, co jest za LH, bo to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć przedmiotów, a ja potrzebuję 7. Czyli jeszcze de facto jakąś broń musimy założyć. Albo karabin. O kurde. Ale nie ma chyba broni z zestawów. O, jest tutaj coś. Ciche fundamenty. A, widzicie, to musimy broń jeszcze założyć. Całkiem to jest. Tylko ty mówię, tu mamy o odporności na żywioły. Załóżmy to. Zobaczymy, ile będziemy odzyskiwać tej ki. Minęło trochę czasu, odkąd ocaliłeś mnie w bitwie nad Anem. Wciąż pamiętam siłę, która wtedy od ciebie biła i to dlatego przychodzę teraz do ciebie z tą skromną prośbą. Czy zechcesz zmierzyć się ze mną w pojedynku? Nie ograniczaj się, chcę, żebyś użył na mnie wszystkich swoich umiejętności. Kurczę. Ojojoj. Albo weźmy upadła gwiazda. Dobra, wiecie co, zróbmy klasyczne zadanie. Słyszałeś wieści, podobno choroba w końcu zwaliła z nóg Takedę. I choć bez wątpienia leży bez siły, wiele osób widziało go na polu bitwy. Z pewnością rozumiesz, że powoduje to niemałe zamieszanie. Ktoś pewnie kogoś z nim pomylił, ale tak czy siak żołnierze są poruszeni. Pójdziesz ze mną? Chcę poznać prawdę. Dobra, klasyczne zadanie. Później może powalczymy z bossem. Popróbujemy swoich sił. Kurde, chciałbym tą włócznię dostać w nagrodę. Nie wierzę. Ja pierdziu. Ale wtopa. O, shit. A to kto to jest? Przy takim typkiem nie walczyłem. A, fajnie masz. Czekajcie, może ktoś atakuje. Shit. Kurde, ja pierdziu. Poziom trudności strasznie szybko nam wzrasta. Trzeba powtarzać misje, wiecie, te łatwiejsze i grindować. W ogóle czego ja tutaj nie mogę towarzysza przywołać? O, shit. Weźmy sobie tutaj małego buffa. Aha. Cały czas blokuje ciul. Ja
Kurwa, nie przejdę tego. Jakaś ta postać taka ociężała jest, nie wiem co się dzieje. A tu się nam przy... Cały czas pojawiają te durne demony. Strasznie słaby jest ten kurwa pomocnik. Teraz lepiej. Aha, to takie króciutkie z zamką. Okej. Dobra. Jakie by nie było. Lepsze takie niż żadne. Dobra, to sobie czas chyba na ten pojedynek. Jeśli chodzi o zadania Zmierzchu, to pojawiło się jedno zadanie, ale to zadanie mam już zrobione. Czy plotki o śmierci Shingena i o jego pojawieniu się na polu bitwy były prawdziwe? Cóż, miejmy nadzieję, że teraz zamieszanie dobiegnie końca. Dziękuję. Ale to niesamowite, że nawet po śmierci Shingen nadal mógł liczyć na wierność rodu Takedów. To pokazuje, jak wyjątkową był osobą. Lecz i tak nie może równać się z panem Nobunagą. Jeśli zginę, będę dalej walczyć u jego boku. Będę przy nim jako duch albo yokai, zapewniam. Okej. Okay. Widzicie, tutaj mamy to zadanie. Nie, zakrwawiony samuraj, ale wiecie co, nie będziemy tego zadania rozpoczynać, bo to jest zadanie 65 na 225 je mamy tylko na razie zdobytych tych? Kodam? Ej, kurde, to nawet 1/3 gry nie jest. To jest 1/4. O matko i córko. Dobra, tutaj te zadania żeśmy zrobili. Mamy 122 tego. Może wbijemy sobie poziom. Tylko ja sobie znajdę tutaj te. Może jeszcze nie otrzymam. Kamienie dusz. O, jest tutaj kamienie dusz. Nie wiem, czy mi to wystarczy. 124. Aha, bo tutaj 20 tysięcy, tu 50. Tutaj. Uuu, kurde. Nie wiem, teraz potrzebuję, bo myślę, że więcej też nie ma co przesadzać. Nie zmień wygląd, tylko chram. Dobra, możemy wbić jeden poziom. Życie 25, ki nam tylko rośnie już teraz o 4 punkty. Odnowienie plus 1, także słabiutko. A tu mamy plus 3. Przeciw błyskawicom. Tu mamy zwiększoną wagę. 0,4, 15 do życia. Weźmy to tutaj. Plus 3 do ataku bronią białą. 10 do życia, waga troszkę zwiększona. Odporności przeciw wodzie. 135. Mamy 79 poziom dopiero. Tutaj jeszcze, jeśli chodzi tutaj o duchy opiekuńcze, nie to. Czekajcie, gdzie to było?
Aha, złóż ofiarę tutaj i tu mieliśmy błogosławieństwo okonu. Widzicie, mamy zwiększa częstotliwość wypadania eliksirów. Mamy tylko 15%. Na razie jest tak, jak jest. Dobra, spróbujmy tego pojedynku. Tutaj. Rogi na głowie, ważka w dłoni. No i tutaj mamy ptak w klatce, kolejne zadanie, 71 level. Nie mam czasu, czy już z nim nie walczyłem raz. Nie, nie walczyłem. Tu możemy taki myk zrobić, tylko troszeczkę podejdę, o. Na świcie. Troszeczkę mu tego życia zabrałem. Aha, pół życia mi zabrał. Ciężko będzie. Prosty jest. Onda. A, ja się leczył, paniak. A ci kuźwa, dam się leczyć. Prosty był, bo był wolny. Dlatego żeśmy go rozklepali w miarę szybko. I te ataki były łatwe do uniknięcia. Dobra, tutaj w zasadzie chyba. Odcinek wyższy taki trochę krótkawy. No ale już nie będziemy chyba nic więcej robić. Ewentualnie zobaczymy jeszcze ten trening, czy tam coś się odblokowało. Może w nagrodę, jak go pokonamy jeszcze raz, to otrzymamy jego włócznie. No, czyli coś to włócznią będzie, pewnie. Ale to dopiero następnym razem. No, w sumie fajnie, że jeszcze się spotkamy, aczkolwiek trochę się obawiam, bo może być różnie, a poza tym... Mamy kolejne opętanie. Ja zawsze z tego jednego korzystam, nie wiem czemu. Jakoś mi... Może trzeba by to zmienić, kurczę. W końcu. Pięć do odporności na wodę, ale jak to dam?
No to zablokowane, widzicie? Ajajaj. No te odporności na te żywioły to by nam się przydało tutaj powbijać. Ale tutaj widzę, muszę jakieś zadanie ukończyć. Drogę, aha, adepta. Dobra. Żeby droga adepta, bo to ja muszę mieć w kolei tutaj jakieś punkty, których kurczę nie mam. Dobra, nie mogę przestać się trząść, walcząc z tak silnym przeciwnikiem jak ty. Czuję, że żyję. Ja liczę, że jeszcze skrzyżujemy klingi, gdy będziemy silniejsi. No proszę. Na pewno tak. Tu mamy tą walkę z tym bossem. Nie będziemy jej na razie rozpoczynać. Ja tutaj wrócę może później. Mamy to zadanie Zmierzchu. Nie wiem, czy je nie rozpoczniemy w następnym odcinku. Niby zalecany poziom jest 39, ale powiem wam, że to jest cholernie ciężko. No i mamy tutaj zadanko, tak, główne. Także nie wiem, jak tam nasza włócznia. 503 obrażenia. Chyba to wymienimy po prostu już. A tutaj sobie coś innego założę. Niech się ulepsza. 59 poziom. A w zasadzie to nawet nie ma co. A dajmy sortuj według obrażeń. Nie wiem, czy takie coś jest. Nie ma. Dobra, nic. Myślę, że tą włócznię sobie teraz założymy i będziemy walczyć. 503 obrażeń. Także spora różnica. Honor wojownika wschodu. No proszę. Samurai z mrocznych ziem. Dwie części. A to by się przydało nam broń zmienić. Wiecie? 452, 483, 574. Uuu, 192 i przychylność bogów. No cały zestaw powiem wam, że naprawdę jest tutaj niezły. Nie mówię o tym, tylko to był samuraj z mrocznych ziem. Samuraj z mrocznych ziem. Mordeczki, to wszystko w tym materiale. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że będziemy, że będziecie ze mną dalej grać. Oglądać kolejne materiały. Jeszcze sporo gry przed nami. Także na pewno jeszcze wiele ciekawych rzeczy obejrzymy. Cześć!